Co tam panie piją aktualnie? Kawę? Cappuccino. Cappuccino. To chyba mało zdrowe. Ale bez cukru. Ale bez cukru, okej. Okay. Przez wiele lat temat zdrowego odżywiania nie był tak często podejmowany. Ludzie żyli w ciągłym biegu, nie zważając na jego skutki dla organizmu. Zobaczmy, jak wygląda to obecnie i czy coś się zmieniło. Dbamy o siebie bardziej, na pewno więcej o tym myślimy. Jak pani dba o zdrowy tryb życia? Chodzę na siłownię. Właśnie wracamy z WF-u. Chodzić do lekarza, jak coś boli. I dłuższe spacery. Jeszcze do niedawna picie alkoholu stanowiło modną rozrywkę. Papierosy można było palić w miejscach publicznych, co nie dziwiło nikogo. Wiele osób, zwłaszcza młodych, sięga po używki, jednak obecnie nie jest to już tak akceptowane przez społeczeństwo. W ostatnich czasach dosyć dużo osób, które kiedyś nie dbałyby o siebie w ogóle, na przykład palących papierosy, stara się rekompensować sobie braki wynikające z tego, że się zatruwają, na przykład biegając czy uprawiając jakieś sporty albo zdrowie się odżywiając. A czy używki, jakieś papierosy? Czasami alkohol, ale tak jak każdy. Nie pijemy alkoholu, papierosów nie palimy. To już odpada. Jak to wygląda w przypadku diety? Sprawdźmy, czy ludzie wiedzą, co powinni jeść i czy zdają sobie sprawę, co jest dla nich szkodliwe. No wystarczy odrzucić słodycze, ograniczyć napoje gazowane, już od razu poprawia się i wygląd skóry, i samopoczucie. Przede wszystkim taki zbilansowany posiłek powinien zawierać trzy podstawowe elementy. Białko, czyli mięso, rybę czy też jaja, warzywa lub owoce oraz węglowodany przede wszystkim złożone, czyli jakiś ciemny makaron, brązowy ryż czy też kasza gryczana, jęczmienna, jaglana. Na biał, warzywa, owoce powinniśmy do 2 porcji ograniczać w swojej diecie, ponieważ zawierają one łatwo przyswajalne cukry i nie każdy je po prostu będzie dobrze tolerował. A często panowie jedzą w jakichś takich fast foodach, jakieś zupki chińskie? Często. Zdarza się, tak. Tak, mam słabość do fast foodów. Jednak z tą słabością należy walczyć. Ważne jest to, aby szukać pomocy u specjalistów, którzy doradzą nam odpowiednią dietę. Istnieje wiele, wiele mitów dotyczących tych diet, skutków ubocznych, nieprawidłowego stosowania, ponieważ dieta powinna być spersonalizowana i no, każdy z nas powinien w odpowiedni dla siebie sposób się odżywiać, niekoniecznie tak jak zalecają to fora internetowe. A czego możemy życzyć sobie nawzajem? Uprawiajcie dużo sportu, biegajcie, jedzcie zdrowo, cieszcie się życiem i śpijcie dużo.